Witam wszystkich, to Lawoskor i zapraszam na Zagrajmy w KOTOR. Przednim razem dostaliśmy dużo zadań, które między innymi składały się z odnalezienia jakichś zaginionych łukich, którzy są albo szaleni, albo po prostu bliscy pozostałym współplemieńcom. No i jednego łukiego mamy odszukać i prawdopodobnie zabić, a drugiego po prostu odnaleźć. I nie idę do tego domku, nie wiem, trzymającego prawa, czy jakkolwiek on tam się zwie, ponieważ nie ma nic ciekawego do powiedzenia. Bodaj ma tylko koszyk z jakąś kuszą, tak, z kuszą ma. Koszyk, który jest kompletnie nieprzydatny. Kanderus ma jak na razie dobrze wymaksowany pod względem obrażeń ten swój blaster. Zresztą z blasterów zbytnio nigdy nie korzystałem. Nie będę się nimi zatem przejmować. A jeszcze będziemy tutaj wracać, zatem mogę zabrać tu kuszę z powrotem na sprzedaż. No i idziemy z powrotem. To już sprawdzaliśmy. Ach, więcej kinratów. Po prostu świetnie. No, jeszcze raz. Okej. Mały incydent. I możemy iść tam, gdzie wcześniej iść nie mogliśmy, czyli do krainy cienia. Tak jest, nie wiadomo jakim cudem, ale wysłał mu SMS-a po prostu. Ten łuk już wie, że możemy przejść. No i mamy windę, która zaprowadzi nas do tych krain. Oczywiście jest rzadko używana, ponieważ leży naprawdę głęboko poza tym wielkim deptakiem i w ogóle nadrzewnymi mieszkaniami. Okej, co mam tutaj? O, nic, tylko mykale były. Fruwały sobie bez jakiegoś ważnego powodu. I znowu kinraty. Super. Więcej kinratów! Wow. Naprawdę, desperacko potrzebuję czegoś, co będzie mi dawało do wiedzy. Ponieważ jak sami widzieliśmy się wcześniej, leczenie mojej postaci to naprawdę katorga. Moc leczenia zżera... O, mam następny hubik. Zżera jej jakieś... większą połowę. Większą połowę, większą część mocy. Aaa, błyskawice sitów. No polowanie, co? Super. Właśnie. Zatem nie bądź takim trudnym łukiem, tylko bądź miłym łukiem. Jestem... Nie, raczej. Mam być chamski, tak? No tak, bez powodu. Nie, ja chcę zwalczyć. Aha, tak, jasne. Rabbit fool. No, spadaj. Nie wiem, czy on coś ważnego może nam powiedzieć. Nie, raczej nie. Można by było perswazji użyć. No, zobaczmy zresztą.
Sprawdźmy naszą siłę perswazji. Co z tego, że go obraziłem? Dupa. Nic z tego. Nie chcę z nami gadać. Obraził się na dobre, jak baba. No cóż nam pozostało innego, jak po prostu skierować się już do tej windy. A jest ona tutaj. No, a tutaj mamy kuszę. Okej. Teraz zobaczmy, cóż to za kusza. Wspaniała. Gdzie rura jest tutaj? No, jak widzicie, fizyczne obrażenia. Energetyczne i fizyczne. Jest ona chyba do ulepszenia, a może nie. Nie, raczej nie pisze, za to nie jest. Palną gafę. Łocia. Gorwukin. Coś tam. Tak jest. Tak jest. Zabierz mnie do tych. Albo zresztą. Co za zagrożenie możemy spotkać? No, zagrożeń mamy dosyć sporo w krainie, do której nie dociera światło słoneczne. Ale o tym się przekonamy na własnej skórze. No, prove your worth. Czemu wszyscy gadają o udowodnieniu własnej wartości? No weź, że spadaj. Aha, Kalo Nord. No, pięknie, walka z Kalem Nordem. Jasne, ale nad ciebie się zawalił sufit, idioto. Yes. No dobra, zapiszmy, bo... Czemu on teraz się zjawił? Okej, to jest walka z Kalem Nordem, który pojawiłby się i tak zawsze, na którejkolwiek planecie byście, na którą byście nie polecieli. Pojawia się losowo, w zależności na którą właśnie planetę się wybierzecie. I nie spodziewałem się od razu go spotkać, ponieważ zwykle spotykałem go, kiedy wracałem się z powrotem. No cóż, o ile wiem, to będzie dosyć niemiła walka. Dla mnie. Niestety. Ach, same beznadziejne granaty, dobra. Wstrząsowy. Au! Najpierw najlepiej zdjąć obstawę pana Carlo. Nie, rany. Ale moje posesje w tej walce. Dwadzieścia trzy życia. Dlaczego? Nie. Wylecz. Bastila, wylecz. Okej. Teraz spróbujmy ogłuszyć tego drugiego. A niech to, ale dostaję. Ale dostaję. Już mogę się uleczyć? Proszę uprzejmie o uleczenie. A, jestem już uleczony, okej. Okay. No cóż, to było tyle w tym odcinku. Zagrajmy w KOTOR. W następnym będziemy nadal walczyć z Kalonordem, jego przyjacielami Łuki. Tu był Lawaskor i życzę wszystkim widzom miłego dnia.